Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na kolejny film obuwniczy. Ja bardzo lubię buty, często je zamawiam, także myślę, że to jest zupełnie normalne, że się pojawiają. Będą to buty jesienne, głównie to będą botki, też pojawią się jakieś kozaki. Złożyłam zamówienie na CCC i w Renee. Dawno nie kupowałam tam butów, jeżeli chodzi o Renee. Jeżeli chodzi o CCC, to zamówiłam te nieco tańsze buty, także zobaczymy, jak wypadną buty, które nie są skórzane, bo jednak w mojej kolekcji są głównie buty skórzane i dawno nie kupowałam ani nie zaglądałam w ogóle do butów, które nie są skórzane i zobaczymy, jakie będą moje reakcje. Numer 1. Kozaki marki Deezee za 229 zł. Bardzo modny fason i bardzo modny kolor w tym sezonie. Jest to taki beżowy, całkiem jasny już, chociaż do bieli jeszcze mu zostaje trochę. Słuchajcie, białe kozaczki. Kto pamięta, niech pisze. Zapinany na pasek. Jak widzicie obcas, ja to tak mierzę na palec, wtedy ma około 7 cm, jeżeli w tym kącie się mieści, czyli ten będzie miał około 8 do 9. Zobaczymy zaraz, jak je przymierzę, czy będą wygodne. Także tak, jeżeli chodzi o długość tutaj tej podeszwy przy rozmiarze 40, to tak są ok. Natomiast jeżeli chodzi o cholewkę, to sięga mi za kolano. Także są zdecydowanie zbyt wysokie, nie jestem w stanie w nich usiąść. W dodatku ta cholewka też nie jest zbyt dopasowana, czego nie lubię. Nie podoba mi się, jak się marszczą. No i nie podoba mi się ta długość, także dziewczyny, które mają 1,60 m wzrostu, tak jak ja, i które mają przy tym wzroście rozmiar pewnie 39-40, to ten but będzie sięgał za kolano, a nie jest to muszkieterek, który ma, słuchajcie, elastyczną, mięciutką cholewkę, tylko jednak jest to sztywny but. Jest problem z siadaniem, jest trochę problem z poruszaniem się, także niestety Deezee, dziękujemy, na pewno ze mną nie zostaniecie. Kolejne buty marki Deezee za 149 zł. Mam tutaj rozmiar 40 i Deezee raczej będą w tym rozmiarze, chyba że jakieś koniecznie chciałam przymierzyć i po prostu wzięłam 39. Nie pamiętam, bo było to chwilę temu. Jak widzicie, buścik jest jasny, beżowy, wykonany z ala zamszu, bo to nie jest zamsz. Natomiast podeszwa i obcas są czarne i może to jest na plus, bo jednak te powlekane, czekajcie, jakby pęknięty jest. Nie wiem, trzeba dokładnie oglądać, słuchajcie, zanim się na coś zdecydujecie, bez względu na markę. Także bucik wygląda całkiem ładnie, podoba mi się. Te buty nie są nigdzie zapinane, macie tutaj po prostu gumę i są wsuwane. Także założyłam je bez problemu. Jeżeli chodzi o rozmiar, to są jak najbardziej odpowiednie. Natomiast problem jest taki, że ta cholewka jest jak dla mnie, jak na mój gust, po prostu za szeroka. Ja się tak śmieję, że mi tam jak deszcz pada, to pewnie by mi napadało do środka. Więc to nie za bardzo to, czego szukałam. Myślałam, że ze względu na tą gumę będą po prostu bardziej obcisłe w łydce. No, w łydce, to nie jest akurat łydka, ta część nogi. W każdym razie tuż nad kostką, że będą nieco bardziej przylegać, natomiast nie przylegają, mi się osobiście ten efekt nie podoba. Obcas ma około 7-8 cm, ale są wygodne, także całkiem fajne. W dosyć dobrej cenie. Deezee ma też i CCC, mają fajne promocje, więc na pewno niebawem będzie je można gdzieś kupić na wyprzedaży, a są naprawdę ładnie wykonane. Zresztą mi się styl Deezee bardzo podoba i bardzo ubolewam niejednokrotnie nad tym, że te buty jednak nie są skórzane. Ostatnie Deezee dzisiaj. W zasadzie to jest chyba ten sam model. Po prostu mi się spodobały również czarne, także bywa tak, że po prostu zamawiam coś w dwóch kolorach, no bo słuchajcie, jak coś jest idealne, no to uważam, że warto mieć po prostu dwa kolory. Te są już całe czarne, ale problem jest zupełnie taki sam. Niestety, ale ta cholewka jest jak dla mnie za szeroka. One są też sztywne, a ja szukałam czegoś z miękką cholewką. Także niestety chociaż bardzo mi się podobają. Także powiem Wam, że wyglądowo naprawdę spoko dla dziewcząt, którym nie przeszkadza, że ta cholewka jest troszkę szersza, bo widzę, że wiele dziewczyn tak nosi i wyglądają w tym fajnie. Ja się natomiast czuję w tym akurat niepewnie, także jest to moje subiektywne odczucie. Same w sobie budki są bardzo fajne, bardzo ładne i jakość mają bardzo fajną, także Deezee super. Teraz Jenny Fairy, czyli marka CCC. Mam tutaj szare botki. Tutaj, jeżeli chodzi o cholewkę, to przy tym rozmiarze 40, a nie mówiłam chyba jeszcze ceny, 130-140 zł, coś takiego. Linki do wszystkich butów znajdziecie w opisie, także jeżeli któreś skradły Wam serce, to koniecznie sprawdzajcie. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to ciemny szary, bardzo ładny. Były bodajże jeszcze inne kolory. Jedna z Was mi napisała pod poprzednim filmem, że ma problem ze znalezieniem innego koloru niż beżowy, czarny, czy właśnie takie odcienie beżu praktycznie białe. I jest to prawda, bo rzeczywiście przeglądałam i też nie mogłam się doszukać ani w tych butach skórzanych, ani teraz właśnie w tych butach, które nie są skórzane. Tych szarości jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Natomiast zamówiłam test ze względu na to, że się po prostu udało znaleźć. Jeżeli chodzi o obcas, to tutaj mamy około 8 cm. Słuchajcie, nie jest źle wyważony, ale no jako, że mam porównanie do butów z nieco innej kategorii cenowej, to no nie ma szału jak dla mnie, jeżeli chodzi o wyważenie i stabilność obcasa. Natomiast samo wykonanie, powiem Wam, że ładne. Naprawdę budki tak wizualnie są ładne. Jeżeli chodzi o rozmiar 40, to na moją stopę jest idealny. Jeżeli chodzi o cholewkę, to odstaje, ale naprawdę niewiele. Także tutaj wielki, wielki plus. Zapinane są z boku na zamek. O, te wszystkie buty, które mam tutaj, nie są ocieplane, także jest to dla mnie model również zimowy, bo kiedy wsiadam tylko do auta i jadę do pracy, ewentualnie do sklepu, no to to ocieplenie nie jest mi potrzebne, także dla mnie to są jesienno-zimowe buty w pełni. Obcasik jest cieniutki i przy takich cienkich obcasach po prostu no, producent musi się trochę postarać, żeby ten but generalnie był stabilny. Takie budki. Było dużo kolorów, zarówno z tych z Deezee, jak i z tych z CCC, nie z CCC, tylko z Jenny Fairy, czyli marki CCC. Także jak Wam się podobają, to zaglądajcie. Coś nieco droższego, coś skórzanego i niebotki. Są to buty marki Badura, kosztowały 318 zł, mamy rozmiar 40, buty są skórzane. Zamówiłam je, dlatego że były bodajże na promocji i generalnie podobały mi się. Generalnie ten model butów mi się podoba i szukam idealnych. Jeszcze na takie nie trafiłam. Miałam nadzieję, że tym razem trafię, ale słuchajcie, jednak nie. Podeszwa sięga aż dotąd, także jest dłuższa jeszcze niż sam but, co przy rozmiarze 40 i 1,60 m wzrostu nie działa korzystnie. W ten sposób, powiedzmy, bardzo mi wydłużają stopę, bardzo mi obciążają sylwetkę, także niestety akurat nie ten model. W dodatku ten rozmiar 40 jest minimalnie za duży, także tutaj 39,5, jeżeli chodzi o długość buta, byłyby zdecydowanie lepsze. Są też dosyć luźne, także myślę, że dla dziewczyn o szerszej stopie będą odpowiednie. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to są naprawdę fajne. Lubię markę Badura. Widziałam też, że wiele dziewczyn do tego typu butów zakłada po prostu jakieś ozdobne skarpetki, tak żeby je było typowo widać. U nas w Polsce ten trend głównie się pojawia gdzieś tam w social mediach, ale na ulicy niekoniecznie to widziałam. Natomiast kiedy byłam w Szwecji, jeżeli jesteście ciekawe, to gdzieś tu może będzie link do mojego vlogu, to tam widziałam to bardzo często na ulicy i u kobiet w różnym wieku i zarówno w mieście, jak i na wsi, że właśnie do tego typu butów, czy takich zwykłych butów, miały założone jakieś takie kolorowe skarpetki, czy nawet miały te skarpetki do butów i do spódniczki, czy do sukienki i wyglądało to bardzo fajnie, bardzo trendowo, także tam jest to bardziej moda uliczna, może u nas w tych dużych miastach też, natomiast u nas w małym miasteczku i wsi, bo to mam takie połączenie, słuchajcie, no nie widuję tego na ulicach, tam to widziałam nawet na wsi. Zmiana tematu, przechodzimy do Renee, przechodzimy do botków. Są to botki Helis za 219 zł, coś takiego, mam rozmiar 40. Jak widzicie, tutaj już mamy elastyczną tą cholewkę. Zapinane są na zamek, także nie są wsuwane, więc myślę, że dłużej pożyją, bo się gdzieś tutaj to wszystko nie rozwlecze. Obcas fajny, stabilny, szeroki. Także te buty mi się podobają. Jeżeli chodzi o rozmiar, to 40 jest odpowiedni dla mnie. Martwi mnie jedynie kolor, dlatego że są całkiem jasne. Na stronie były opisane jako ciemny beż, także były jeszcze jaśniejsze, beżowe. Dla mnie to nie jest ciemny beż, dla mnie to jest zwykły beż, a nawet jasny. Liczyłam na nieco ciemniejszy kolor, taki bardziej podobny do kamelowego. Są wygodne. Podoba mi się, że ten obcas właśnie nie jest szpilką. Mamy tutaj wysokość obcasa około 7-8 cm, co jest dla mnie w porządku. Jakoś tak bardzo nie odstają przy tej kostce. Zarówno bym je nosiła do spódnic, jak i do spodni, tak żeby je, wiecie, przysłonić nogawką. Zostawiłam sobie ostatnio fajne spodnie z Reserved, brązowe, beżowe, coś takiego. Także myślałam, żeby je do nich nosić i się na nie skuszę, tylko że poszukam, czy nie pojawił się jeszcze jakiś inny kolor. Natomiast wczoraj zerkałam jeszcze na stronę Renee, właśnie żeby sobie sprawdzić, ile zapłaciłam tam za poszczególne buty, przygotowując się do filmiku i weszły promocje dodatkowe 30% na buty, także pewnie te ceny, o których Wam dziś mówię, już są nieaktualne, ale to chyba tylko na plus. Kolejne buty, które mają przylegać tutaj cholewką do nogi, bo chyba model Aniel, 210-220 zł, rozmiar 40. Tylko że one już nie są wykonane z jakby imitacji jakiejkolwiek skóry, tylko one są tak jakby z satyny, coś bardziej w tą stronę, taka satyna, wiskoza może, materiał, w każdym razie materiał. Są cieniutkie, tym razem na szpilce, nie wiem, czy tutaj tą szpilkę uchwycicie, nieco niższe od tych poprzednich, bo tutaj będzie już 7 cm, jeżeli chodzi o całą wysokość obcasa. Założyłam je i nie podobają mi się. Jeżeli chodzi o cholewkę, to nie przylega tak, jak powinna. W dodatku ten materiał nie wygląda zbyt dobrze. Te przeszycia też mi się nie podobają. Obcas mi się też nie podoba. Także nie wiem, jak je zamawiałam tak ze 2-3 tygodnie temu, to mi się dużo bardziej podobały niż teraz. Myślałam, że ten materiał będzie wyglądał lepiej. Te przeszycia może, że nie będą aż tak widoczne, ale są dosyć mocno widoczne. Także dla dziewczyn, którym po prostu pasuje taki materiał, ten materiał jest też cienki. Także jeżeli chodzi o przebywanie w pomieszczeniach, to się nie zgrzejecie i to jest pewnie na plus. Natomiast no, ten obcas też jak dla mnie nie jest super stabilny. Ja, słuchajcie, muszę mieć pełną stabilizację, żeby gdzieś nie wywinąć orła. Także niestety no, taki mam chód, że idę typowo napięte i niestety obcas musi być u mnie naprawdę porządnie wykonany. Teraz botki Emily za 189 zł. Ponownie mam rozmiar 40. Jest to kolor beżowy, ale taki już delikatnie szaro-beżowy, już bardziej wchodzący w taupe. Zdecydowanie inny odcień niż na tych poprzednich. Czekajcie, to Wam porównamy. O, także jak widzicie, odcień nieco inny. Zapinane z boku, ale nie przez całą cholewkę, tylko tutaj przez kawałek. Tutaj obcas ma około 6, maksymalnie 7 cm, także nieco niższy. Same buty, jeżeli chodzi o wygodę, No to tak nieźle, chociaż troszeczkę mi ten obcas ucieka. Jeżeli chodzi o cholewkę, to jest dosyć szeroka, także to jest dla dziewczyn, które lubią albo nie zwracają na to uwagi. Natomiast ja, jako że zwracam, no to wolałabym jednak, żeby była bardziej przylegająca. Jeżeli chodzi też o cholewkę, to to marszczenie jest już tak zeszyte, także nie ma problemu z tym, że one się gdzieś tam będą rozprostowywać, czy każdy będzie się inaczej układał i to jest jak dla mnie wielki plus, że ta cholewka będzie na obydwu butach jednocześnie wyglądała po prostu tak samo. Także tego typu buciki, jak dla mnie cholewka za szeroka i jak dla mnie obcas niewygodny, ale to jest kwestia danej osoby, jak tam postrzegacie swój komfort. Kolejne kozaki. Tym razem na niziutkim obcasie, który ma około 4-5 cm, kosztowały chyba 269 zł, także jedne tutaj z najdroższych. Mam rozmiar 40 i jest to dobry rozmiar. Zapinane są na zamek, tutaj jak widzicie, do samej góry, także nie ma wciskania nóżki. Bardzo ciekawy jest zrobiony ten obcas, bo tutaj mamy dziurę, także jest to całkiem ładna ozdoba, podoba mi się, szczerze mówiąc. Buty są też wygodne, także naprawdę jak dla mnie na plus. Ładny jest też ten kolor. Nawet cholewka jakoś tak bardzo nie odstaje, także słuchajcie, nie jest najgorzej, co mnie zaskakuje, bo zazwyczaj ta cholewka gdzieś tam robi mi problemy, a teraz nie. Także buty wygodne, ładne, wykonane z weluru jakby, zamszu, coś w ten deseń, może troszkę numbuk, coś w tym stylu, ale wykonane ładnie, naprawdę nie mogę się tutaj przyczepić i są całkiem wygodne na plus. Trochę inne botki, za 219 zł, znów rozmiar 40, z przodu wiązane, z boku zapinane na suwak. Jak widzicie, podeszwa bardzo modna w tym roku i również w zeszłym, czyli à la trapery, ale na obcasie, ten obcas ma około 7-8 cm, ale przyznaję Wam, że są bardzo wygodne, także tej wysokości nie czuć. Jak widzicie, od spodu traper, tutaj ta platforma z przodu ma około centymetra, więc troszeczkę niweluje. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, ten mostek, to tutaj są fajnie zrobione, bo niektóre buty mają dość ostry spad w tym miejscu i taki model zazwyczaj jest dla mnie niewygodny, natomiast ten spad mają odpowiedni. Jeżeli o kolor chodzi, to jest to naprawdę jasny kolor, a w dodatku one są jakby z takiego meszku, coś à la właśnie welur, zamsz, co przy tak jasnych butach podejrzewam, że nie jest najlepszym pomysłem. Dobrze, że obcas gdzieś nie jest powlekany tym materiałem. Swoją drogą ten fleg jest ciekawy, bo nie jest taki, wiecie, zupełnie płaski, tylko jest taki schodek. Także podejrzewam, że wymiana fleka to nie będzie prosta sprawa, ale generalnie wygląda to naprawdę ładnie. Fleg jest gruby, także myślę, że nie trzeba go będzie wymieniać za czasu życia tych butów. Są wygodne. Jeżeli chodzi o dopasowanie do nogi, to uważam, że idealnie tutaj, jeżeli chodzi o tą cholewkę. Dodatkowo, jeżeli macie węższą lub szerszą stopę, to możecie sobie wyregulować sznurówkami, bo są to prawdziwe sznurówki i generalnie jest to prawdziwy język buta i można troszeczkę nad nimi popracować, co jest na wielki, wielki plus. Buty za 220 zł, rozmiar 40, opisane jako beżowe. Ja bym tego koloru beżem nie nazwała, to jest w zasadzie kolor mleczny, taka prawie że biel, także jest to bardzo jasny kolor. Jeżeli liczycie na jakiś taki beż, to nie, tutaj Wam porównamy. Może w lampach to jakoś wielkiej różnicy nie widać, natomiast na żywo widać, także jest to taki bardzo, bardzo jasny beż. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ten 40 jest odpowiedni i buty są wygodne. Tutaj ponownie mamy taką samą platformę jak w tych butach wiązanych, tylko jakby góra jest inna. A la skóra z szerokim tutaj noskiem z przodu. Przyznam Wam, że nie wiem, ale jakoś tak mi się kojarzą bardzo, bardzo z gumiakami, co nie jest koniecznie dobrym skojarzeniem w tym momencie, bo gumowców nie szukam. Także jeżeli chodzi o cholewkę, to znów dosyć sporo odstają, co mi się też nie podoba. Nie wiem, ale czy ja tylko tak mam, że po prostu jak ta cholewka jakoś tak za bardzo odstaje, to mnie jakimś cudem drapie. Jak gdzieś tam siadam, gdzieś się poruszam, ta noga nagle się styka i jest nieprzyjemnie. Także no nie za bardzo jak dla mnie. Ten kolor jest za jasny, spodziewałam się czegoś ciemniejszego. Jeżeli chodzi natomiast o samą wygodę, sam rozmiar, to jest naprawdę w porządku. Także całkiem niezłe buty. Czy któreś z butów, które dziś widziałyście, Wam się spodobały? Czy któryś model wyjątkowo Wam się podoba? Bo jestem ciekawa, jak to jest z tą modą. Słuchajcie, to co nam mówią, że jest modne, kontra to, co ja widzę na ulicy, to są w ogóle jakieś dwa różne światy. Dlatego jestem ciekawa Waszej opinii, Waszego zdania, bo były tu takie buty typowo modowe i były też takie, powiedzmy, które zawsze są w sklepach co roku. Które kupujecie, na które się decydujecie. Ja zdecydowanie wolę te takie klasyczne. Raz za czas mi się zdarzy coś tam dorzucić do garderoby modowego, ale tak modowego, żebym ja w tym chodziła jeszcze najbliższe 10 lat, bo taką żywotność moje buty mają zazwyczaj, a nawet dłuższą. Więc dla mnie to ma wielkie znaczenie, żeby ten model mi się po prostu podobał i żeby mi się podobał cały czas. Także piszcie mi, jeżeli Wam się film podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i pamiętajcie o tym, że u mnie na kanale filmy pojawiają się w każdy wtorek i piątek o 18:00, a dodatkowo w niektóre niedziele. Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Pa!